Jeżeli chodzi o ceny, no to ja nie widzę takich podstaw technicznych, dlaczego ceny w długiej perspektywie miałyby spadać. I nie dlatego, że deweloperzy chcą więcej zarabiać, tylko dlatego, że wszystko drożeje. Drożeją grunty, oczywiście, jeżeli będzie ich więcej i spadną ceny gruntów, no to to się przełoży na spadek ceny mieszkania, ale koszty wykonawstwa rosną, koszty materiałów rosną, ochrona środowiska kosztuje, pracownicy chcą więcej zarabiać, a udział płac to jest 1/3, więc przy wzroście 6-7% płac, których się spodziewamy w najbliższych latach, no to te ceny mieszkań będą rosły, tylko może już nie 15% rocznie, a 3-4-5%, ale w dalszym ciągu urosły wolniej niż wzrost PKB, wzrost inflacji i wzrost wynagrodzeń w ostatnich 10 latach, więc wydaje mi się, że nie ma bańki. Ze względu na to, że firmy jednak poprawiają swoją produktywność, efektywność, to zapotrzebowanie na siłę roboczą zmalało. 2 lata temu szacowaliśmy jako Związek Pracodawców Budownictwa, że brakuje nam w systemie 150 tysięcy pracowników. Dzisiaj te szacunki są między 70 i 80 tysięcy. Czyli jest lepiej, ale w dalszym ciągu brakuje nam pracowników. Mamy ryzyko związane z emigracją obywateli Ukrainy i Białorusi do Niemiec od 1 lipca. Nie umiemy tego szacować. Mówimy między 15 a 20% może zniknąć z rynku budowlanego. I martwi nas obszar kolejowy, gdzie jest brak zasobów w ogóle, bo to są specjalistyczne, wysoko wykwalifikowane zawody i nie ma takich pracowników na rynku. Jeżeli chodzi o ceny materiałów, to sytuacja się ustabilizowała, niektóre nawet spadają. Są takie globalne, związane teraz z makrosytuacją, z koronawirusem, jak ropa, jak stal, jak miedź, które tanieją, no bo Chiny przestają kupować z takich, a nie innych powodów, więc mamy chwilowy zastój. Nie spodziewam się, żeby ceny rosły w następnych latach w takim tempie, jakim rosły do tej pory. 2019 w ogóle dla branży budowlanej był trudnym rokiem. Duży wzrost cen, kończenie kontraktów ze stratami. Rentowność dużych firm budowlanych powyżej 250 osób jest na poziomie 1%, czyli znacznie poniżej średniej dla rynku. Na tym tle Budimex sobie poradził dobrze. Zanotowaliśmy wzrost sprzedaży. Rentowność utrzymaliśmy w części budowlanej na poziomie około 2,8% operacyjnej. Bardzo dobrze rozwija się Budimex Nieruchomości i FB Service, który zaczynamy teraz konsolidować. Mamy dosyć duży udział w rynku, jeżeli chodzi o drogi i koleje. I tutaj nie spodziewamy się, żebyśmy istotnie go zwiększyli, bo jesteśmy liderami lub na drugim miejscu w kolejach, mając 20% w drogach i około 15% w kolejach. Uważam, że cały rynek będzie rósł, że środki unijne do Polski trafią. Będą mniejsze oczywiście niż były w poprzednich 7 latach, ale nie mniejsze niż w poprzedniej perspektywie, czyli 2007-2013. Rynek powinien o kilka procent rocznie rosnąć, więc Budimex chciałby rosnąć zgodnie z tym trendem rynkowym. Natomiast kładziemy coraz większy nacisk na znacznie szybszy niż rynek rozwój naszej części usługowej, czyli FB Service, i utrzymać poziom sprzedaży w Budimexie Nieruchomości. To jest taka strategia i będziemy też się przyglądali oczywiście rynkom ościennym typu Słowacja, Czechy czy Litwa. Czy tam ma sens zaistnienie Budimexu, czy też nie.